Nowy sposób, by w krótkim czasie dorobić się sporej fortuny. Wystarczy kupić w sieci nową walutę, Dogecoiny, i poczekać. Jeśli będzie tak jak z jej poprzednikiem, Bitcoinem, można liczyć na zyski. Chodzi o pieniądze, które istnieją tylko jako zapis na twardym dysku. Nie mają pokrycia w żadnym kruszcu, nie są związane z żadną narodową gospodarką. O najnowszym dziecku internetowych rynków, Michał Giersz. Może się okazać, że to były jedne z najdroższych pizz na świecie. Kosztowały 10 tysięcy Dogecoinów, po polsku piesełów, wirtualnej waluty, która istnieje dopiero od 3 tygodni. Krzysztof Szumny z Oławy postanowił sprawdzić, czy da się za nią coś kupić. Zamieściłem po prostu ogłoszenie w internecie, że zjadłem 2 pizze i ktoś, kto mi je zorganizuje, to było obojętne, czy ktoś by ją ugotował i przyniósł, czy zamówił po prostu. Zgłosiła się osoba, która dopytała o szczegóły, na co mam ochotę, i potem już tylko adres i chwilę czekania. Pizze dojechały, a sama transakcja nie jest przypadkowa. Ponad 2,5 roku temu w Stanach Zjednoczonych też 2 pizze, też za 10 tysięcy, tyle że bitcoinów, wtedy raczkującej, obecnie najbardziej popularnej tak zwanej kryptowaluty, kupił pewien Amerykanin. Dziś jego bitcoiny warte byłyby miliony. Bitcoin zdobył swoją renomę, jest używany, w związku z czym jego wartość rośnie, ale też ta wartość ogromnie się waha. 3 lata temu wartość tego pieniądza w najlepszym razie liczono w pojedynczych centach. To zaczęło się poważnie zmieniać w tym roku. Do początku grudnia jeden bitcoin kosztował już ponad $1200, ale 2 tygodnie później kurs spadł o ponad 50%. Podobnie może być z Dogecoinami. Ich zakup to loteria. Na razie powiedziałbym, że jeśli ktoś chce zbierać na emeryturę, to radzę się trzymać z daleka od Dogecoinów. Początki najnowszej internetowej waluty wiążą się z tym internetowym memem, jednym z tysięcy. Jak bakterie, no, pojawia się. Obrazkiem, który funkcjonował wyłącznie jako żart. Było to na tyle popularne, że w ramach żartu, z żartu o rzeczywistości, powstała waluta mająca żartować z innej waluty. Dogecoin żartował z Bitcoina, ale z internetowymi pieniędzmi żartów nie ma. James Howells, Walijczyk, wymieniając komputer, wymienił też dysk twardy. Stary trafił na śmietnik, razem z zapisanymi na nim wartymi kilka milionów dolarów bitcoinami. W momencie, kiedy wrzucałem dysk do worka na śmieci, pomyślałem, to zły pomysł, ale coś wtedy odwróciło moją uwagę i zapomniałem go wyjąć. Transakcje internetowymi pieniędzmi są całkowicie anonimowe, dlatego często służą tym, którzy wcale nie zamierzają kupować za nie pizzy. Hakerzy bardzo często żądają okupów i haraczy też w bitcoinach, ponieważ są to transakcje, których prawdopodobnie nie można wyśledzić. Z tych samych powodów bitcoiny wykorzystują handlarze bronią czy narkotykami, ale używają ich też zwykli obywatele. Czy przekonają się do Dogecoinów? Używanie waluty jest dość generalnie proste. Czy Krzysztof Szumny, gdyby w ubiegłym tygodniu nie kupił pizzy, za kilka lat byłby milionerem? Nawet jeżeli w przyszłości miałoby to być jakoś dużo warte, no to będziemy przynajmniej dobrze wspominać to. Na wszelki wypadek, pan Krzysztof nie wydał wszystkich swoich wirtualnych monet. Michał Giersz, TVP Info. A jeżeli mają państwo wrażenie, że nieco się gubią, proszę o informację, zapytać swoje dzieci. One radzą sobie z tym świetnie.